Pyszny, pikantny warzywniak. Wszystkie składniki jak zwykle na końcu. Zaczynamy. Marchewka na grubej tarce, papryka w kostkę, cebula, czosnek pokrojona, pomidory z puszki, zielenina, koper, szczypior, natka i gotowany brokuł z kalafiorem. I przyprawy. No to masło, cebula, czosnek niech się smaży. Do tego papryka i marcheweczka. Pyk, to się dusi, dodaję przyprawy. Prawie wszystkie, troszkę sobie ich zostawię. I niech to się ładnie dusi, łączy, niech przesiąka sobą. Warzywa są podduszone, to teraz je chwilę podusimy jeszcze w pomidorach z puszki. Poszły pomidorki do środka, siup. I teraz odrobina zieleninki. No dobra, całość, bo jak mnie znając, ja uwielbiam po prostu zielone. Tutaj dolewam litr wody. To jest zwykłej wody, takiej normalnej z kranu. Ale wy sobie zostawcie z brokuła i z kalafiora, będzie jeszcze lepszy smak. Tak litr. I teraz, jak to już jest wszystko miękkie, ugotowany brokuł i kalafior chwilę podgrzewam. Pięknie, to jest takie naprawdę na szybko, nie licząc gotowania brokuła i kalafiora, około 25 minut. I nakładamy pyszny, cudowny, pikantny warzywniak, odrobina bazylii na wierzch i jest gotowe. Zapraszam do wypróbowania. Podzielcie się opinią, jak wam wyszło.